Witam was bardzo serdecznie z tej strony Liduch, a to jest krypta TV. Jedność to jedna z organizacji w świecie falata, założona przez mistrza, mająca na celu realizację jego planu stworzenia jednej doskonałej rasy, pozbawionej różnic, które od tysiącleci były przyczyną konfliktów między ludźmi. Jedność funkcjonowała na wielu płaszczyznach, jej oficjalną twarzą były dzieci katedry, sekta prowadzona przez Morfeusza. Fakt istnienia supermutantów oraz budowę złożonej z nich armii trzymano w tajemnicy. Kultyści prowadzili działalność charytatywną w osadach Nowej Kalifornii. Zakładali szpitale, pomagali ubogim. Była to jednak przykrywka dla szukania zwolenników oraz infiltracji społeczności Pustkowi. O historii jedności, a zarazem Mistrza i Dzieci Katedry usłyszeć mogliście już w innych filmach na tym kanale. Jeśli nie, to do nich was odsyłam. W tym natomiast chciałbym opowiedzieć o doktrynie, jaka za nią stała, oraz o tym, jak funkcjonowała. Miłego oglądania. Idea jedności zrodziła się w głowie Mistrza już na samym początku. Gdy po wyczłopaniu się skadzi z wirusem FFV zaczął pochłaniać inne żywe istoty. Ich uczucia, emocje oraz wspomnienia stały się jego częścią. Postanowił zmienić ludzkość w jedną zunifikowaną społeczność. Zatrzeć wszystkie podziały. Supermutanci stanowili kolejny krok w ewolucji człowieka. Gula oraz ludzie byli uważani za istoty niższe, jednak w stosunku do gładziochów obnoszono się mniej subtelnie, ponieważ jedność miała gulę za ofiary wojny nuklearnej, ofiary ludzkiej natury. Docelowo wszyscy mieli stać się jedną idealną rasą, silniejszą, szybszą i inteligentniejszą niż ludzie, odporną na choroby i promieniowanie, żyjącą dłużej, dostosowaną do niegościnnych warunków nowego świata. Większość supermutantów była pozbawiona tych uprzedzeń, jednak drogę, którą wyznaczył im Mistrz, traktowała jako jedyną słuszną. Uważali oni bowiem, że gdyby ludzkość zdecydowała się na współpracę, brutalne metody nie byłyby konieczne. Tak czy inaczej, jedność postrzegała przemianę jako nawrócenie, nowe życie bez strachu, pozbawione słabości, którego dostąpić mogły tylko osoby godne, nawet jeśli same tego nie chciały. Pozostałych należało wyeliminować. Organizacja tworzyła społeczeństwo egalitarne, teoretycznie pozbawione wielu ludzkich wad, jednak mimo wszelkich starań różnic nie udało się całkowicie wyeliminować. Największym problemem nowej rasy była inteligencja, a raczej jej brak. Wiele osób zanurzonych w kadzi z FFV nie zachowywało swojego umysłowego potencjału sprzed przemiany. Wpływ na to miał szereg czynników: poziom napromieniowania organizmu czy chociażby ból związany z kontaktem z wirusem. W jeszcze gorszej sytuacji znajdowali się roczni, osoby wybrane do sił specjalnych jedności. Nadmierne korzystanie ze w bojów zmieniło ich fizjologię: skóra nabrała niebieskiego koloru, byli uzależnieni od urządzeń, co spowodowało to, że cierpieli na schizofrenię rozdwojenie jaźni i szereg innych chorób psychicznych. Najinteligentniejsi z supermutantów pełnili rolę dowódców, ku niezadowoleniu mistrza stanowili zdecydowaną mniejszość, a powinno być odwrotnie. Supermutanci byli jak duże, głupie dzieci, które cały czas ktoś musiał prowadzić za rączkę, żeby nie zrobiły krzywdy sobie albo komuś innemu. Przyswajanie nowych idei oraz krytyczne myślenie przychodziło im z trudem. Kolejnym problemem było naturalne upośledzenie nowej rasy. Wirus FFV pozbawił ją płodności. Bez ludzi nie mogło być kolejnych supermutantów, więc gdyby plany jedności zostały zrealizowane, byli oni skazani na wymarcie. Właśnie ta informacja odkryta przez Skrybę w Reisbarstwa Stali jest w stanie sprawić, że Mistrz zrozumie, że jego plan nigdy się nie zrealizuje, dlatego decyduje się popełnić samobójstwo. Tak wiem, Markus Fallout 2 wspomina, że musi upłynąć wiele czasu, zanim soki znowu zaczną płynąć, jednak to był żart z jego strony. Co by nie mówić, jedność była przede wszystkim organizacją militarną. Nie istniał podział na cywilów i wojskowych, ponieważ wszyscy byli żołnierzami. Nawet od dzieci katedry wymagano szkolenia z zakresu posługiwania się bronią oraz wsparcia sił supermutantów podczas ostatecznej wojny z ludzkością. Stąd też jedność określa się armią mistrza. Należały do niej także wynaturzenia pokroju wisielców i centaurów, rezultaty pierwszych eksperymentów z wykorzystaniem FFV. Nie były tym, czego chciał ich twórca, jednak okazały się użyteczne jako wsparcie na polu bitwy. Wrodzony instynkt nakazywał im podążać za supermutantami. Jedność dysponowała szeroką gamą potężnej broni, lecz przyszłość widziano w walce psjonicznej. Naukowcy dzieci katedry prowadzili eksperymenty na psycherach, próbując odtworzyć potencjał umysłowy Mistrza. Wstrzykiwano im Efew w różne obszary mózgu. Broń ostateczną stanowiła bomba jądrowa. Jedność trzymała ją na wypadek, gdyby napotkała przeciwnika, którego nie była w stanie pokonać. Ostatecznie jednak organizacja upadła na skutek działań przybysza Skrypty. Jednością nazywano także społeczność Broken Hills, miasteczka zamieszkiwanego przez ludzi, guli oraz supermutantów. Wszystkie grupy miały mniej więcej podobną liczebność, i mimo większych lub też mniejszych sporów udawało im się żyć w pokoju. Ta jedność, poza nazwą, nie miała jednak nic wspólnego z ideologią mistrza, lecz tak jak ona nie przetrwała próby czasu. Uprzedzenia na tle rasowym okazały się zbyt duże. Ukrywano je przez lata, a gdy wyszły na jaw, mieszkańcy Broken Hills rozpierzchli się po pustkowiach. I to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.